Pixar w pudełku. Aby zobaczyć, jak połączyć diagramy, wróćmy do przykładu z dwoma rodzajami części: głowami i korpusami. Przypuśćmy, że wybiorę tę głowę i ten korpus. Mogę też wybrać ten korpus lub ten. Wyczerpmy możliwości. Zauważcie, że u dołu diagramu jest sześć kombinacji. Teraz chyba jest jasne, że do wyboru są dwie głowy, a do każdej można wybrać jeden z trzech korpusów. Mamy dwa razy trzy kombinacje. W ćwiczeniu zobaczcie, jaki będzie diagram przy innej liczbie głów i korpusów.